Ludzie, gady, wężowe plemię, biblijne demony. Różnie określa się te istoty. Głównie jednak są to humanoidalne istoty, które łączą cechy gadów i ludzi. Ich pochodzenie nie jest pewne. Jedna z teorii zakłada, że pochodzą oni z kosmosu, z konstelacji Smoka. Inni znowu sądzą, że są to po prostu gady, które przeszły ewolucję lub ktoś połączył geny ludzi lub pozaziemskiej istoty z ziemskimi gadami. I tak właśnie powstali ludzie jaszczury. Czy jednak prawdziwa wiedza o ludziach gadach została ujawniona? Ta kobieta mieszkająca na Ukrainie od pewnego czasu staje się coraz popularniejsza w mediach zajmujących się tematyką zjawisk niewyjaśnionych. Nic dziwnego, bowiem kobieta, jak twierdzi, jest jednym z ludzi gadów i ujawnia, kim są ludzie jaszczury i skąd się tu wzięli. Kobieta w licznych wywiadach wyznała, że należy do gatunku istot gadzich, ale wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z ludźmi. Według jej słów jest ona raczej czymś w rodzaju półboga. Otóż, jak twierdzi, był czas w historii, kiedy bogowie i ludzie żyli bardzo blisko siebie. Na początku było tylko dwoje bogów. Jak twierdzi kobieta, te istoty miały wielką moc. Potrafiły tworzyć światy, nowe życie. To one stworzyły wszechświat, innych bogów, zwierzęta i inne istoty. Choć jak podkreśla kobieta, te istoty nie są ani wszechpotężne, ani wszechwiedzące. Mają wielką moc, ale do pewnego stopnia. Na przykład nie wiedziały, że dzieło ich rąk, czyli pierwsze istoty, w części się zbuntują. To były bardzo potężne byty. Były dużo mniej potężne niż dwie pierwsze istoty, ale potrafiły do pewnego stopnia wpływać na rzeczywistość. Ich wygląd łączył cechy ludzkie i zwierzęce. Niektóre były przepiękne, ale niektóre wyglądały naprawdę niepokojąco. Najbardziej zbuntował się jeden z nich. To była istota, która marzyła o tym, by być największą, najsilniejszą, najcudowniejszą. Posłużyła się więc swoją potęgą, by stworzyć dwójkę istot. Jej moc była jednak bardzo ograniczona, więc jej stworzenia nie były zbyt silne i odporne. Ale właściwie ta istota nie miała z tym problemu, bo chciałaby ktoś ją czcił. By chwaliły ją byty dużo słabsze od niej. Stworzyła dla tej dwójki ludzi mały teren. Piękny i bogaty i cudowny. Jednak istoty, które stworzyła, były zaślepione. Wierzyły tylko jej. Ich inteligencja była także bardzo nikła. I tak naprawdę nie zadawali zbyt wiele pytań swemu władcy. Bogowie z czasem odkryli, że na tajemniczym nowym terenie żyją zupełnie nowe istoty. Bogowie mieli pretensje do istoty, która stworzyła ludzi, ale jeszcze większe mieli pretensje dlatego, że te istoty są tak słabe i tak mało inteligentne. Ich ciała, choć pełne życia, nie wytwarzały żadnej energii, jakby byli po prostu przedmiotami. Te istoty nie miały też żadnych szans na rozwój, bo nie były ani inteligentne, a jedynie wpatrzone w jedną istotę i jeden malutki teren, na którym zamieszkiwały. Nie mogły nawet wyjść poza niego, bo ich stwórca surowo im tego zabronił. Z czasem bogowie postanowili coś z tym zrobić i wysłali jednego z nich, by pomógł ludziom. Bóg, którego wysłali, był jednym z potężniejszych z nich. Był ogromnego wzrostu. Wyglądał jak człowiek, choć jego oczy przypominały oczy węża. To on namówił ludzi, by wyszli poza teren wyznaczony przez stwórcę. I wreszcie opuścili świat stwórcy, ale niewiele to zmieniło, bo ta dwójka istot nie była ani inteligentna, ani silna, a marzyła tylko o powrocie do swojego stwórcy. Bogowie uczyli ich, jak uprawiać ziemię, jak budować schronienie i zdobywać pożywienie, ale oni byli wciąż tylko zajęci chęcią powrotu do swojego stwórcy. Dopiero gdy na ziemię powróciły dwie istoty, które stworzyły wszechświat, pomogły im. Tajemnica Roberta Lewandowskiego. Link do nagrania w opisie. Podarowały im bowiem owoce, które płonęły żywym ogniem. W jednej chwili ciała tych istot nabrały kolorów, a ich inteligencja wyraźnie wzrosła. Zyskali też nowe możliwości. Dzięki technikom, które nauczyli ich bogowie, ludzie zyskali możliwości manipulowania energią wszechświata. Dzięki temu byli zdolni uzdrawiać wiele schorzeń, wpływać na pogodę. Byli zdolni do wielu rzeczy, ale przede wszystkim mogli mieć od teraz potomków. Niestety z czasem bogowie zauważyli, że nie da się z tych istot wyzbyć ich wrodzonej cechy, czyli fanatyzmu. Ich stwórca sprawił, że te istoty potrzebowały władcy. Chciałyby, ktoś mówił im, co mają robić i zamiast sami sprawiać, by ziemia stawała się jeszcze bardziej cudowna, oni zajmowali się budowaniem świątyń dla bogów i budowaniem figur. Wreszcie bogowie postanowili odejść, mając nadzieję, że ludzie wreszcie pozbędą się swojego fanatyzmu i wezmą życie w swoje ręce. Zanim jednak odeszli, podarowali ludziom jeszcze jeden dar – sny.
Choć bogów nie było już na ziemi, to ludzie dalej mogli się z nimi kontaktować i słuchać ich przekazów poprzez sny. Jak twierdzi kobieta, ona jest właśnie tą istotą, która wyprowadziła ludzi z terenów swojego stwórcy, choć na potrzeby ziemskiego życia przybrała inną formę, jednak w pewnej chwili pokazuje częściowo swoje prawdziwe oblicze. Sami zobaczcie nagranie. Tajemnica Roberta Lewandowskiego. Link do nagrania w opisie. Tajemnica Roberta Lewandowskiego. Link do nagrania w opisie.